Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Czy wiesz, że dusze w czyśćcu czekają na Twoją pomoc? Pomóż im dostać się do nieba. One potrafią być bardzo wdzięczne. Bezcenna jest dla nich zamówiona msza święta. Ona ma największą wartość. Jałmużna dla ubogich. Zdobywaj każdego dnia odpust za duszę z czyśćca. To naprawdę proste. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Święty Dionizjusz, będący kartuzem, świadczy, że w jednym objawieniu Pan Jezus rzekł do świętej Gertrudy te rzewne słowa. Ile razy wybawisz duszę z czyśćca? Czynisz mi tak miłą przysługę, jak gdybyś mnie samego z niewoli wykupiła. I bądź pewną, że Ci to hojnie nagrodzę. Czyń dobro i wyrzeczenia w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, a czyniąc to, proś dobrego Boga o niebo dla nich i proś duszę z czyśćca, aby upraszały Ci swoimi modlitwami i cierpieniem konkretne łaski u najlepszego Ojca. Czyścimy czyściec. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. A teraz posłuchaj prawdziwych historii, jak nasi przodkowie pomagali duszom w czyśćcu, jak Pan Bóg zezwalał, aby one wyrażały swoją wdzięczność. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje prawdziwe historie świętych dusz czyśćcowych. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Westchnij teraz, Filoteo, do dobrego Boga za duszami w czyśćcu i poproś Go o dar nieba dla nich. Matka Boża jest matką dusz w czyśćcu cierpiących. Królowa Niebieska w objawieniach świętej Brygidy sama przyjmuje nazwę Matki Dusz Czyśćcowych. Jam jest, mówi, matką wszystkich dusz cierpiących w miejscach oczyszczenia, a moje modlitwy skracają kary za grzechy im naznaczone. I bez wątpienia, jeżeli święci pańscy przyczyną swoją otrzymują dla nich przebaczenie, któż się ośmieli przeczyć, że Maryja, która jest Królową Świętych, używa tego przywileju nierównie w wyższym stopniu? Wszakże i Kościół nazywa ją Pocieszycielką Strapionych, Matką Miłosierdzia. Święty Piotr Damian mówi, iż jedna osoba zmarła, ukazała się i zapewniła, że w święto wniebowzięcia Matki Bożej więcej dusz wyszło z czyśćca, aniżeli jest mieszkańców w Rzymie. Tenże święty opowiada dziwne widzenie, jakie miał jeden kapłan w bazylice świętej Cecylii, jednej z najsławniejszych w Rzymie. Zdało mu się, że go jeden przyjaciel zmarły budzi ze snu i prowadzi do kościoła. Tam widzi on orszak świętych dziewic, Cecylię, Agnieszkę, Agatę, które wraz z innymi otaczają wspaniały tron,
na którym spoczywa Matka Boża wśród chórów aniołów i świętych pańskich. Słodycz i pogoda wejrzenia Królowej Niebieskiej rozlewały radość w tych duszach błogosławionych. Wtem ukazuje się przed tronem uboga niewiasta w zaniedbanym ubiorze, mająca na sobie zarzucone jakieś drogie futro, a upadając do stóp Królowej Niebieskiej, wzdychając i płacząc, pokornie woła: O Matko Miłosierdzia, w imię Twej niezmiernej dobroci, zmiłuj się nad Janem Patrycjuszem, który cierpi srogie męki w czyśćcu. O Pani Świata, błagam Cię, ulituj się nad nim. Trzy razy powtórzyła tę modlitwę i nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Nareszcie, podnosząc głos swój, dodała: Ty wiesz dobrze, o najmiłosierniejsza królowo, żem ja żebraczka z Twojej bazyliki, drżąca od zimna u drzwi świątyni, w imię Twoje prosiłam o jałmużnę Patrycjusza. A on zdjął z siebie to drogie futro i okrył mnie. O Matko najłaskawsza, racz mu nagrodzić to miłosierdzie. Na te słowa Królowa Niebieska, mile spoglądając na klęczącą niewiastę, rzecze do niej: Człowiek, za którym prosisz, skazany jest na długie cierpienia za grzechy swoje, ale że miał dwie wielkie cnoty: miłosierdzie dla ubogich i cześć dla mych ołtarzy, uczynię mu łaskę. Święci obecni zaczęli się także przyczyniać za nim. Maryja rozkazała przyprowadzić Patrycjusza. Stanął zaraz prowadzony przez szatanów, blady, szpetny, okuty w kajdany, które mu rozdzierały ciało. Matka Boża kazała go natychmiast uwolnić z mąk, aby się przyłączył do orszaku świętych tron jej otaczających. Gdy ten rozkaz wykonano, wszystko zniknęło i głuche milczenie zaległo w kościele. Kapłan, który miał to widzenie, wszystkim odtąd zalecał te dwie główne cnoty: miłosierdzie dla ubogich i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Dziewicy, zapewniając, że ta Matka Litościwa skróci nam po śmierci męki czyśćcowe i wprowadzi nas do chwały niebieskiej. Ty też, Filoteo, możesz pomóc duszom w czyśćcu. Szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Przyjacielu, kupując książki albo audiobooki na stronie małego, rodzinnego, chrześcijańskiego wydawnictwa na jej głowie.pl sprawiasz, że pojawiają się audiobooki i książki największych mistrzów życia duchowego, które nie były publikowane od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj, prosimy o nas w modlitwie. My pamiętamy o Tobie.